Po zeszłorocznej internetowej odsłonie TKB wraca na estrady. W sobotę 24 lipca rozpoczął się 58. Tydzień Kultury Beskidzkiej, tradycyjnie w Wiśle korowodem zespołów. Tęskniła za TKB? Jak zwykle, witajcie, Rostomili Ludeczkowie, tęsknimy za wami, za wszystkimi. Wiecie, górole się lubią spotykać, lubią się bawić, lubią tańczyć, śpiewać, a na Tygodniu Kultury Beskidzkiej to wszystko zapewnione, także radzimy sobie, serce was wszystkich witamy. Później impreza przeniosła się do amfiteatru, gdzie miało miejsce oficjalne rozpoczęcie Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Ze względu na pandemię w tegorocznej edycji TKB nie biorą udziału zespoły zagraniczne. Ale to wcale nie znaczy, że jeżeli nie ma zespołów zagranicznych, to nie będzie czego oglądać, bo będzie się prezentował polski folklor. I można powiedzieć, że wróciliśmy do korzeni. Może niekoniecznie będzie to Tydzień Kultury Beskidzkiej jako takiej, ale na pewno Tydzień Kultury Polskiej, bo wystąpią zespoły z Polski, właśnie głównie zespoły góralskie. Do Tygodnia Kultury Beskidzkiej zgłosiło się 73 zespoły, a w Wiśle wystąpi ich prawie 60. Czyli to też jest taka okazja, żeby więcej tych naszych rodzimych zespołów się właśnie zaprezentowało, bo pewnie wcześniej tak nie było ze względu też na te zespoły zagraniczne. Dokładnie tak było. Zawsze były mieszane zespoły. Był zespół polski, zespół z zagranicy, zespół polski, zespół z zagranicy. Zawsze było po 5-6 zespołów. No więc licząc po 3 zespoły polskie, 3 zagraniczne dziennie, w tym roku będzie aż 5-6 zespołów polskich. Codziennie, przez 9 dni. Codziennie, czyli możemy zaprosić do Wisły, tak? Na Tydzień Kultury Beskidzkiej. Oczywiście, nieustająco zapraszamy was wszystkich tu do nas, przyjedźcie, bo to warto te 9 dni poświęcić, ale to macie taką piękną pamiątkę z tego Tygodnia Kultury Beskidzkiej, że nie będziecie żałować. A odnośnie tych zespołów, no to powiem tak, że jako prowadzący już tu kilkanaście roków tego, to powiem, że te polskie zespoły są najlepsze. Najlepsze są, także przyjeżdżajcie. Te zagraniczne może są interesujące pod innym względem, ale ten folklor polski najbliższy sercu, także pytamy pięknie, bejcie z nami, bejcie z folklorem na Tygodniu Kultury Beskidzkiej. A może zaprosimy śpiewająco? Tak. Witamy was między nami, górolami, górolkami. Hej, pięknie was witamy, bo was radzimy my, bo was radzimy my. Pięknie pytamy. W Wiśle TKB zakończy się w niedzielę 1 sierpnia. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.